nawiedziły Poznański Teatr Muzyczny 30 stycznia. A wszystko za sprawą wznowienia spektaklu My Fair Lady. Okazja była nie byle jaka. Minęło równo 50 lat od pierwszego polskiego wystawienia sztuki, które miało miejsce właśnie w Poznaniu. Z tej przyczyny do teatru przybyła również pani Aldona Jarysz, która przed 50 laty odgrywała główną rolę w spektaklu. Pani Aldona opowiedziała nam, jak to jest zobaczyć tę sztukę w zupełnie nowej obsadzie. No właściwie to nie jest tak bardzo inaczej, bo to przedstawienie wyreżyserowane bardzo podobnie do naszego. Z okazji takiego jubileuszu wręczono pani Jarysz w przerwie spektaklu nagrodę Gloria Artis. Anna Jarysz. Na sztuce pojawili się również inni, już niekoniecznie czynni zawodowo aktorzy, którzy przed laty grali na deskach Poznańskiego Teatru Muzycznego. Gratulacjom i miłym słowom nie było końca. Była znakomita, muszę powiedzieć. Była tak wspaniała, że stale widzę ciebie jako w tej My Fair Lady. A spektakl widzom podoba się tak samo jak przed laty. Śmieszy, wzrusza, rozbawia. A niesamowite głosy aktorów można tylko podziwiać. Chodzi, obsada jest dobrana, świetna, teraz tylko praca, więc życzę dalszych sukcesów. Mimo że scenariusz spektaklu przenosi nas w zupełnie inne czasy, bo akcja odgrywa się w XIX-wiecznym Londynie, to losy ulicznej kwiaciarki Elizy Doolittle, zamieniającej się w damę za sprawą profesora fonetyki Higginsa, poruszają do dziś widzów w najróżniejszym wieku. To jest taki bardzo prosty, śmieszny, zabawny spektakl. Wiele razy się uśmiałem. Bardzo sympatycznie, mimo że przenosi to nas w zupełnie inne czasy. Bardzo miłe wrażenie, bardzo się podobał spektakl. Przyznam, że pierwszy raz operetkę widziałam, natomiast melodie były mi znane. Także z przyjemnością siedziałam i słuchałam i oglądałam. I myślę, że ten spektakl może otworzy właśnie nam oczy, że warto mówić poprawnie po polsku. Eliza Doolittle, czyli główna bohaterka My Fair Lady, to uliczna kwiaciarka. Z tej okazji Poznański Teatr Muzyczny przy współpracy z kwiaciarnią Villa Prestige postanowił uraczyć przybyłe panie drobną, pachnącą niespodzianką. Dzięki współpracy Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz Parlamentu Samorządu Studentów UAM na ten spektakl oraz na inne sztuki grane w czwartki studenci mogli wybrać się już za 20 zł. Warto więc śledzić repertuar i zaczerpnąć od czasu do czasu trochę kultury.